Czy to przez przypadek, czy celowo, wydaje się, że nie ma ograniczeń co do dziwności tego, co można znaleźć. Sporządziliśmy dla Was listę najdziwniejszych, najbardziej ujmujących odkryć archeologicznych, jakie kiedykolwiek odkryto. Jednak zanim do nich przejdziemy, upewnij się, że masz włączone powiadomienia, by nie przegapić nowych odcinków na naszym kanale. A teraz rozsiądź się wygodnie i zapraszam do oglądania. Królowa Puławy. Nietknięty przez kilka tysiącleci niezwykły grobowiec został odkryty przez Leonarda Woolleya podczas jego wykopalisk na królewskim cmentarzu w Ur w latach 1922-1934. Był to grób tajemniczej kobiety imieniem Puławy. Miała na sobie złote nakrycie głowy, a na szczycie dekoracji znajdował się wysoki złoty herb. Tajemnicza Puławy została zidentyfikowana bez wzmianki o jej mężu i stała się znana tylko jako Królowa Puławy. Odkrycie zmieniło sposób, w jaki postrzegamy starożytnych Sumerów. Samo jej istnienie jako samotnej władczyni wskazuje na ogromny stopień postępu kulturowego, ale istnieje również możliwość, że królowa była kosmitką. Teoretyk starożytnych astronautów Zecharia Sitchin chciał, aby królowa Puławy została przebadana pod kątem obcego DNA, by udowodnić, że nie jest ona całkowicie człowiekiem. Ponadto sugeruje, że istoty z Nibiru dokonały zmian w ludzkim genomie. Teoria stojąca za sumeryjską królową głosi, że była starożytnym półbogiem, półczłowiekiem i pół Anunnaki. Została umieszczona na tronie przez swoich obcych twórców, aby pomóc nadzorować jedną z pierwszych cywilizacji ludzkości. Tajemnicze, prehistoryczne stworzenie. Naukowcy prowadzili wykopaliska na polu w Walii, kiedy natknęli się na parę bardzo starych skamielin. Mówiąc stare, mamy na myśli 460 milionów lat, kiedy to ocean pokrywał całą Walię. Naukowcy uważają, że skamieliny reprezentują zupełnie nowy gatunek, nieznany wcześniej nauce. Te skamieniałości są niezwykle małe. Jedna miała mniej niż 1,5 cm długości, a druga zaledwie 2,5 mm. Nie miały oczu, a ich długi i kolczasty nos sprawia, że wyglądają jak podwodni kosmici. Żyły podczas eksplozji kambryjskiej, w czasie gdy niezliczone dziwne potwory zaczęły ewoluować w wodzie, na długo przed tym, jak stworzenia zaczęły wypełzać na suchy ląd. Naukowcy spekulowali, że skamieliny mogą bardziej przypominać czworonogi, co oznacza, że byłyby spokrewnione ze współczesnymi krabami i krocionogami. Starożytna izraelska kula. Około 2200 lat temu grecki żołnierz stał w bitwie w dzisiejszym izraelskim mieście Jawne. Wycelował procą w żydowskie wojska Hasmoneuszy i wystrzelił w nich pocisk podczas bitew, które później stały się częścią historii. Przynajmniej taka jest jedna z opcji sugerowanych po odkryciu kuli do procy, wykonanej z ołowiu i opatrzonej greckim napisem Zwycięstwo Heraklesa i Haurona. Mogła to być próba wojny psychologicznej przeciwko wrogom. Według Izraelskiego Urzędu do Spraw Zabytków, kula jest fizycznym dowodem ogromnej bitwy między starożytnymi Grekami a Hasmonejczykami. Stanowi część żydowskiej historii Chanuki, a także jest realnym dowodem na to, że wszystko to wydarzyło się naprawdę. Egipskie złote języki. Archeolodzy w Egipcie odkryli szczątki mumii, które zostały pochowane ze złotymi językami i pochodzą sprzed około 2000 lat. Mumie zostały pochowane w okresie grecko-rzymskim, między 332 rokiem przed naszą erą a 395 naszej ery. Bogaci ludzie byli grzebani ze złotymi językami, a czasem nawet ze złotymi gałkami ocznymi.
Eksperci uważają, że złoty język był niezbędny, aby zapewnić zmarłym możliwość poruszania się po życiu pozagrobowym u boku Pana i sędziego podziemnego świata, Ozyrysa. Ozyrys żył wśród umarłych i narzucał surową zasadę milczenia. W rzeczywistości świat podziemny w starożytnym Egipcie był czasami nazywany krainą ciszy. Być może wprowadzenie złotego języka pozwoliło mumiom rozmawiać z Ozyrysem bez hałasu. Ale jeśli tak jest, to dlaczego tylko niektóre mumie były chowane ze złotymi językami? Odcięte dłonie. Zespół archeologów dokonał makabrycznego odkrycia w starożytnym egipskim pałacu. Odkryli około 16 odciętych prawych rąk, zakopanych w płytkich dołach. Wszystkie pochodzą sprzed około 3600 lat. Ręce wydają się być pierwszym fizycznym dowodem praktyki starożytnego Egiptu, w której żołnierz przedstawiał odciętą prawą rękę wroga w zamian za złoto. Służyłoby to symbolicznemu celowi odebrania wrogowi siły. Pozbawiasz go władzy na zawsze. Nie wiadomo, czyje to były ręce. Mogli to być Egipcjanie lub ludzie, z którymi walczyli. Ale biorąc pod uwagę, że te odcięte ręce znaleziono w pobliżu sali tronowej starożytnego pałacu, wygląda na to, że Egipcjanie mogli trzymać odcięte dłonie jako wojenne trofea. Woda. Naukowcy ostatnio byli zajęciem skały, która ma 4,6 miliarda lat. Było to mniej więcej w momencie narodzin naszego Układu Słonecznego. To czyni ją starszą niż jakakolwiek skamielina, jaką kiedykolwiek odkryto, a jednak na pierwszy rzut oka nie pomyślałbyś, że jest to coś wyjątkowego. Ta starożytna skała jest meteorytem z kosmosu, który spadł z nieba i wylądował na czyimś podjeździe w Wielkiej Brytanii. Przeprowadzono wiele różnych testów, aby zrozumieć jej skład. Najbardziej szokującym odkryciem było to, że zawiera wodę o niemal identycznym składzie chemicznym do wody, którą mamy na naszej planecie. Innymi słowy, ten meteoryt i inne podobne mogą być źródłem całej naszej wody. Kiedy planeta formowała się na początku naszego Układu Słonecznego, była to bardzo duża kula. Wokół naszego nowo powstałego Słońca było tak gorąco, że cała wilgoć natychmiast wyparowała. Naukowcy uważają teraz, że woda pojawiła się dopiero po tym, jak planeta została zaatakowana przez grad lodowych asteroid. Wilgoć, którą zawierały, wyciekała i ostatecznie woda gromadziła się w oceanach świata. Śpiewające psy. Grupa psów, uważana za jedne z najstarszych domowych psów na Ziemi, została właśnie odkryta na nowo. Śpiewający pies z Nowej Gwinei, niezwykle rzadka rasa, jest najbardziej znany ze swojego wyjątkowego szczekania i wycia. Jest w stanie wydawać harmonijne dźwięki, które można porównać do odgłosów humbaka. W ośrodkach ochrony przyrody żyje tylko około 200 śpiewających psów, które są potomkami kilku dzikich psów schwytanych w latach 70. Żadnego nie widziano w ich naturalnym środowisku przez pół wieku, aż do 2016 roku, kiedy ekspedycja zlokalizowała i zbadała 15 dzikich psów na odległych wyżynach zachodniej części Nowej Gwinei. Nowa ekspedycja powróciła w miejsce badań w 2018 roku, aby zebrać szczegółowe próbki biologiczne. Chociaż ich genomy nie były identyczne, naukowcy wierzą, że psy górskie są dziką i pierwotną populacją śpiewających psów z Nowej Gwinei. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!